Cześć, witajcie na kanale Riser, w czwartym odcinku gry Wiedźmin 3 Krew i Wino. Dzisiaj przechodzimy do dalszej części questa, bo będziemy dokonywać prawdopodobnie przemiany mutacyjnej, czyli będziemy bardziej iść w kierunku specjalizacji wiedźmińskiej. Zobaczymy jeszcze, jakie są to specjalizacje. Skończyliśmy odcinek tutaj w tych ruinach i zaczynamy w tym samym miejscu, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do oglądania. Pamiętajcie, że jesteście nowi na kanale, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, jak wam się gra podoba. Bo jak na razie ja jestem z gry bardzo, bardzo zadowolony. My musimy przeszukać tutaj te ruiny, musimy znaleźć jakieś tajemnice, jakieś sekrety. Może nie będę podnosił też. Piki wystające z ziemi. O ty kurde, co jest? Ktoś to ma słabe poczucie humoru. To idzie jakąś sekwencją. Myślę, że jestem w stanie to przebiec. Prawdopodobnie nie zabija mnie na hita. Ale jeszcze przejdźmy tutaj, sprawdźmy wszystko. Ja ogólnie mam zapisane, o jakiś ten. Właśnie, bo w tym update'cie najnowszym wprowadzili coś takiego jak farbowanie. O, tam coś jest na czerwono, więc to powinno być moje raczej. Farbowanie zbroi na różne kolory. I właśnie teraz podniosłem też, tak jak widzieliście, jakiś taki. No, weź to zbadaj. Wygląda na to, że oprócz mnie ktoś tu barwniki. jeszcze jest. Ktoś bardzo szczupły. Nie przecisnę się tędy. Muszę znaleźć inną drogę. Może też jakaś bruksa dana była. Ale czekaj, że w sensie, że co? A, tędy, dobra, już widzę. Nie wiem, czy dalej istnieje. Na dół tam na pewno coś jest, ale chyba widzę, że tutaj też mogę tędy przejść naokoło. Tam widzicie, są tak jakby schody. O Jezu! Co ja zrobiłem? Jak to się stało? Dobra, albo dobra, to ja jeszcze tu przeszukam, zaraz wrócę, muszę wam powiedzieć, że jest strasznie gorąco, duchota, muszę siedzieć zamkniętym oknem, bo słychać za bardzo wrzaski dzieci z ulicy, dlatego strasznie, strasznie jest gorąco. Ja tu zaraz do was wrócę, tylko przeszukam jeszcze raz te wszystkie rzeczy. Dobra, jesteśmy, ale jeszcze myślę, że tutaj warto na górę wskoczyć, o ile się da, da się, dobra, i myślę, że tutaj może jakiś będzie locik fajny. I też tam można na dół dalej zejść, zaraz wam to pokażę. Tutaj są te piki po lewej stronie, czyli... Aha, ale tutaj też są. Tam jest jakaś skrzynia, musimy tam dobiec. Czekajcie, jak tutaj najlepiej będzie. No i teraz myślę. Dobra, bez problemu. Sztaba. Melit. Melit, 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 melit. Nic specjalnego. Czekajcie, znowu przebiegniemy. Dawaj! Geraldinho! Dobrze, w takim razie kontynuujmy nasz quest. Tutaj jest, zobaczcie, coś tak się świeci dziwne. Co to jest? A, jakiś kryształ miedzi. Jakiś mamy gwoździe. I tutaj myślę, że będzie coś się działo. Myślę, że tu jakaś cutscenka albo... O, tak jest. What the fuck! Dobra, sorry, że za ten krzyk. Nie powinienem tak krzyknąć. O ty kurde. Co to są za pumy? Bo nie mam czasu, widzicie, żeby... wypić. Nie mam, czemu nie mam mikstur? Kurczę. Dawaj. Kurde no, nie mam mikstur, cholera. Zjedz steaka. Będziemy. O! Kurde. Dobra, uff, udało się, ale jak widzicie, ledwo. Zadanie zaktualizowane. Znajdź drogę do laboratorium. Punkty doświadczenia. A, to są punkty doświadczenia. 5 punktów doświadczenia. Na kilka tysięcy, a to nie są punkty takie do umiejętności. Czekajcie, ja muszę coś na szybko sprawdzić. Postać. Nie, mam 8 punktów. A może to są jakieś punkty, które będę mógł wydawać później w te różne mutacje? Ja tutaj niestety muszę sobie zmedytować. Ze względu na fakt, że jak widzicie, nie mam życia, tak? Więc musimy. Dobra, tu coś jest, tu jest chyba tylko jakiś spadek. Nie będziemy tam zaglądać. W ogóle jakoś zauważyłem, że te eliksiry mnie bardzo wolno leczą. Nie podoba mi się to.
tu mam jakieś oreny, dużo zbieramy różnej waluty, później będziemy musieli pójść do banku, to wszystko wymienić. Tu jest jakieś zejście w dół. Tam też jest jakieś gdzie iść. Co to za posągi są? Co to? Moro. Czy ja kojarzę, albo czy wy kojarzycie Moro z książek? Tu też jest jakaś przepaść. Chyba jednak trzeba tędy zejść. Bo ta przepaść jest chyba taka bardziej kontrolowana, bym powiedział. O ty kurde, dużo tutaj różnych kierunków. Aha, tu jest chyba ta szczelina z drugiej strony. Albo i nie. Ktoś tu opatrywał rany. Pewnie zranił się, próbując wspinaczki. Cóż, przynajmniej udało mi się uniknąć panter. No dobra, to my idziemy w tą stronę, Geralt. Geralt, ale ja myślę, że my musimy tak, wiesz, ostrożnie, nie? A, tu nic nie ma, możemy się wspiąć. Fajna muzyka, taka jest. Taka tajemnicza, nie? Podoba mi się to. Coś dziwnego słyszałem. Właśnie, musimy uważać, bo tutaj mogą być pułapki różne, ale też wiecie, no trzeba zbierać te wszystkie skrzynki, wiadomo, no to jest gra RPG, tak, więc nie można tutaj nigdy nic pominąć. Ja sobie na wszelki wypadek użyję Quena. Tam byłem. Teoretycznie... A nie, dobra, widzicie, już nam się zmieniło na minimapie. Jakaś sakiewka. Tu jest coś do podniesienia. Mamy tu jakiś ślad. Nadpalony dziennik profesora Moron. Odkąd nieopodal zaczęły się kręcić jakieś podejrzane typy, zmuszony byłem wzmocnić zabezpieczenia. Podejrzewam, że są to zwyczajnie bandyci. Fragment wybrudzony. Poza tym... umieściłem cztery ruchome kamienie, które gdy je wcisnąć, zwalniają mechanizm zabezpieczający i otwierający drzwi. Dla mnie to pestka. Dobrze, czyli widzicie, będziemy musieli użyć czegoś takiego. Czy to jest kusza? A czemu kusza? Czemu kusza? I gdzie jest ten mechanizm? Okej, dobra, czyli co, ja mam użyć czterech posągów? O ty w piździe. O kurde, ale się wystraszyłem. Fucking shit. Mogłem się tego spodziewać. Jeden to już będzie pestka, bo ja go mogę błyńcem. No, mogłem się tego spodziewać. Zastanawiam się, czy można jakby te ominąć te pumy w jakiś sposób. Tutaj coś na wejście jakieś dziwne. Wydaje mi się, że jakby do portalu. Czekajcie, bo ja mam tutaj jakieś ślady, tak? Zobaczcie, zaznaczone coś jest na mapie. A, jakiś tutaj. Ten, kto tu był przede mną, musiał wspiąć się na tę ścianę i ominąć pantery. A ty nie możesz? Geralt, co ty taka jesteś pierdoła? Wydaje mi się, że ja jakaś... A może to Yennefer, słuchajcie. Tylko wybielać. Widzicie, tutaj mam te różne barwniki. Można sobie pomalować tą zbroję, tak jak wam już wspominałem wcześniej. Tutaj mamy jakiś dziwny przycisk. Może do tego jest kusza? Tak jest. A to jest jeden przycisk. Czekajcie, a czy to jest drugi przycisk? Tak. A tutaj co jest? Czekajcie, zobaczmy. Nie, bo wydaje mi się, że... Nie wiem czemu nie mogę tego zbadać, ale wydaje mi się, że te przyciski otwierają tą ścianę właśnie. Czekajcie, tutaj coś dziwnego. Jakaś złota szkatuła. Tu jest jakiś taki zjazd dziwny. Zobaczmy jeszcze, tylko się wrócę. Sprawdzę, czy tutaj też nie ma tych jakichś takich jakby ale dźwigni, ale chyba... Chyba nie ma. Dobra, no to co? Niezły sprzęt. Chciałbym mieć coś takiego. Przecież masz. Ale co, już Geralt się poddajesz? Przecież nie możemy tam skoczyć, Geralt. Niezły sprzęt. Chciałbym mieć coś takiego. No jakiś taki czekan jest potrzebny, ale...
Czemu nie możesz tego zbadać? Może... może Ardem? Nie. Może gdzieś są jeszcze jakieś inne przyciski, jakoś tutaj gdzieś na górze. Kurczę. Tam jest, patrzcie, przycisk. Wcisnął się. O. I widzicie, następuje zwolnienie tej blokady, czyli jeszcze gdzieś musi być jeden przycisk. Tylko gdzie, kurczę, bo nie widzę. Może tam jakoś, i nie wiem. Tam jest jakaś skrzynia otwarta. Kurczę, nie widzę. A tutaj? Dobra, zaraz poszukam, do was wrócę. Chyba że to. Nie. Byryby. Dobra, słuchajcie, już widzę, tam jest jeszcze taki jeden przycisk, to już będzie ostatni. Pięknie, udało nam się. Udało się. Czekajcie, bo zaraz będzie pewnie puma, my sobie Quena użyjemy. Tu muszę skoczyć? Nie, dobra. Tutaj zbierajmy te samorodki, te różne rudy, bo to się przyda później do kraftowania na stówę. Tu jakaś duża sala, myślę, że będę się klepał. Interesujące miejsce. Gargulec, kurde. Wygląda, jakby ktoś starannie je zaprojektował. Starannie do walki. A i z tymi gargulcami, pamiętam, ciężko się biło. Nie sądzę, żeby te gargulce chciały udzielić jakiejś pomocy. Nie proszę sobie gościć. Nie jesteś mile widziany. No, wskakuj. No tak. Mogłem się domyślić. O ty kurde, one duży mają armor. Jakoś... Kurde, co jest? Czemu mi alt nie działa? O co chodzi? Klepaj go! Młyńcem! Nie trucizną. Dobra, gin ty. Po czwaro, tylko jeden? Nie wierzę w to, że tylko jeden. Łapa gargulca z wykrzyknikiem, czyli potrzebna do questa. Tak, dobrze. Czyli tutaj muszę położyć łapę gargulca. To działa jak jakaś taka waga. Spoko. Czy taki klucz bardziej. Wspaniale. Portale. Portale, no. Robi się coraz lepiej. Oho, i to kurczę kilka. Aha, bo się śmiałem, bo Geralt nienawidzi portali, a tu są trzy. Który wybrać? Czekaj, kurde. Myślę, że prawy. Nie mam eliksirów. Wow, tam w ogóle... O kurde, dużo tych jest. Ale myślę, że to jakiś... Myślę, że chyba może nie ma różnicy? Zaraz. O kurde, ty to labirynt. Jestem w punkcie wyjścia. Chyba. Albo i nie. Zajebiste. A wróćmy tym samym. Zobaczmy, czy też tam wyjdę. Zaraza, jestem... Zaraza! Chyba coś nowego będzie. Tak, jestem... O kurczę, ale fajne, podoba mi się to. Zobaczcie, mamy taki labirynt portali. Teraz muszę iść jakoś albo w ten, albo tam też są trzy do wyboru. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejścia raza. Znowu źle. Może jest tu gdzieś jakaś wskazówka? Może jest tu gdzieś jakaś wskazówka. Na pewno najpierw ten. Później albo tutaj ten, albo ten z przodu. Zaraz sprawdzimy, zaraz do tego dojdziemy. Zaraza. Jestem w punkcie wyjścia. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Nie wiem, czy jest jakaś wskazówka, jak tutaj iść. Używam tych zmysłów wiedźmińskich, ale one chyba mi nic tutaj nie pokazują. Czekajcie, kurde, co jest? Tędy przyszedłem. A muszę iść tam. Tam mogę dojść jakoś? Może tędy? Nie. Zaraza. Nie, no co jest, Geralt? Musimy tam jakieś...
dojść. Zaraza, coś jest z tym gościem, mi się wydaje. Coś tu jest z tym gościem, tym bardziej, że patrzcie, tu jest takie wejście jakby. Aha, to jest inna sala chyba. Tak, to jest inna sala, patrzcie, to jest inna sala. Tylko, że tutaj też są portale. O kurde, ty, ale mi zagadkę dali fajną. Dobra, którędy ja zszedłem? Tędy zszedłem. Tu mogę wejść na górę chyba. Nie wiem, czy tu jest właśnie jakaś podpowiedź, kurczę, albo jakieś tak w tej książce. Nie wiem już, którędy przyszedłem, no i to jest trochę najgorsze. Dobra. Nie, tędy zszedłem, tak? A może i nie? Nie pamiętam, kurczę. Nie. No, dobrze. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Ocie cholera, patrzcie, znowu jest coś nowego. O które, nie? Znowu mam wiele do wyboru, bo mogę skoczyć. Kurde. Mogę zejść na dół. Zaraza. Wydaje mi się, że raczej... Kurde, nie? Nie wiem, czy jest jakaś taka podpowiedź tutaj. Może gdzieś rzeczywiście jest podpowiedź. Nie wiem. Nie wiem, spróbujmy tutaj. No, jak nie, to zapauzuję i będę tak latał. Jest! Tutaj Moro musiał mieć swoje laboratorium. Zajebiście. W sumie nawet jakoś niedługo mi to zajęło. Słyszałem coś, jakiegoś potworka chyba. Co jest? Grat. Czemu ty zjeżdżasz z tego? A, tutaj bimberek jest, słuchajcie. Coś, jakaś zbugowana mapa, nie wiem, czy to widzicie, że przeskakuje przez jakieś puste... Przez jakieś puste miejsce, jak tutaj nic nie ma. Dobrze, sprawdźmy te rzeczy. A, to jest do teleportacji służy. Nie do teleportacji, tylko do porozumiewania się. Wystarczy wybrać któryś z wpisów. Wybierz pierwszy. Brakuje kryształu. Brakuje kryształu. Wpis piąty. Brakuje kryształu z zapisem. Zbierzemy, zbierzmy najpierw wszystko i ogarniemy. Tak, no, no dobrze, no. Wpis pierwszy wybrałem. XVIII jula 1102. Rozpoczynam mój wielki życiowy projekt. Ważniejszy niż cokolwiek, nad czym dotychczas pracowałem. Bo dotyczy mnie osobiście. Mnie i mojego syna. Siwe włosy ma. 15 lat temu zostałem napadnięty przez leśną bestię. I ocalił mnie wiedźmin. Nie sądziłem, że za ratunek przyjdzie mi zapłacić losem własnego syna. Gdybym mógł cofnąć czas, wolałbym wówczas zginąć, niż oddać mego jedynaka wiedźminom. Ale stało się, a w dniu, gdy Jerome został zabrany, ja postawiłem sobie za punkt honoru, że go odzyskam. Dziś, po latach badań i przygotowań, wreszcie stworzyłem maszynę, dzięki której jestem w stanie badać mutacje. Jeśli bogowie będą mi sprzyjać, uda mi się też je cofnąć i przywrócić Jeroma normalnemu życiu. Aha, widzicie, no to tutaj grubo, grubo się dzieje. Więc profesor chciał cofnąć wiedźmińskie mutacje, a nie uczynić je silniejszymi. Ciekawe, czy mu się udało. Ciekawe, czyli... Co to znaczy dla mnie? Wydaje mi się, że efekt uboczny był i ostatecznie były polepszył te mutacje. Sprawdzimy to. Sprawdźmy wpis trzeci, później poszukamy tych kryształów innych. Obserwacja 30.
Mutacje nie następują od razu. Co ciekawe, nie tyle chodzi o to, że rozwój następuje w miarę upływu czasu, ale raczej o to, że aby mutacja postępowała, konieczne jest nieustanne podawanie odpowiednich mutagenów. Obiekt nie znosi tego najlepiej, ale znalazłem sposób, żeby uczynić mutacje mniej inwazyjnymi. Klatka. Dodaję do bazy mutagenu białko ze zmutowanych jaj z kolopendromorfów. Trzymanie ich w oszklonym terrarium powoduje, że nie osiągają dużych rozmiarów. Z kolei same jaja wyglądają zaskakująco ładnie. Zmutowane dają piękną poświatę. Miejmy nadzieję, że metoda z użyciem jaj na dłuższą metę nie wykaże znaczących skutków. Fajne, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Zanim przejdziemy do kolejnych, poszukajmy. Nie wiem, czy mogę po prostu tutaj wyjść. Nie mogę, widzicie, muszę wszystko niestety przejść. Brakuje kryształu z zapisem. Rozejrzę się po laboratorium, może gdzieś tu leży. Muszę wszystkie dialogi wyczerpać i później dopiero będziemy mogli poszukać chyba. Zobaczmy, tutaj mamy piąty zapis dziennika. Myślę, że to będzie... Ogólnie oznaczało dętkę tego... To już ostatni wpis. Gościa. Lata badań, prac, wyrzeczeń i nic. Wszystko na marne. Nie udało mi się osiągnąć zamierzonego celu. Wszystkie mutacje, którym poddałem moje obiekty, okazały się nieskuteczne, kiedy zastosowałem je na Żaromie. To, co miało wyleczyć go z wiedźmiństwa, wrócić go normalnemu życiu, tak jak myślałem, tylko pogłębiło jego mutację, czyniąc go jeszcze szybszym, silniejszym, jeszcze bardziej niebezpiecznym. Dokładnie, to fajne dla nas będzie. Mój syn już na zawsze będzie wiedźminem. Poległem. Czas opuścić to miejsce i wrócić do domu, do Lidii. Może zechce mnie przyjąć z powrotem. A dlaczego on nie chciał, żeby jego syn był wiedźminem? Mutageny zostawiam tutaj. Niechaj rozsypią się w proch, tak jak moje marzenia o odzyskaniu syna. Znaczy, mógł być dalej jego synem, skoro został wiedźminem. A więc ostatecznie profesorowi nie udało się odwrócić skutków mutacji, tylko je poszerzyć. Szczęśliwie dla mnie. No dobra, no to podsumujmy, no. Z zapisków na kryształach wynika, że profesor próbował odwrócić skutki wiedźmińskich mutacji, ale jedyne co osiągnął, to ich wzmocnienie. No dobra, to tutaj nieważne. Jako bazy do mutagenów używał białka z kolopendromorfu. Dobra, no to tutaj to nie jest ważne teraz, tak, bo my już sobie to sami podsumowaliśmy. Tutaj mamy jakiś... Domyślam się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli. Efekt badań. Znaczy... obiekt. Tutaj mamy ten kryształ, dobra. Tutaj mamy jakiś przepis chyba. Tutaj też jest chyba jakiś ziomeczek. Intrygująca maszyneria. Tylko jak ją uruchomić? Tutaj jakaś mikstura. Większy zielony mutagen, dobra. Tam jest ta klatka. Tutaj mamy kolejny kryształ. Tutaj mamy... Spreparowane narządy. Mam nadzieję, że ich poprzedni właściciele nie byli przymuszeni, żeby je oddać. Większy mutagen. Tutaj coś mamy. Jeszcze jakiś kryształ. Podnieś to, co jest? Coś nie bardzo. Tu jest coś. Wydaje mi się, że tu później będzie portal, ale później... no tutaj jeszcze musimy przeszukać jakąś klatkę i tak dalej. Zobaczymy sobie to wszystko. O, receptura. Tu mamy jakąś szafeczkę. Na biblioteczka. Większość to księgi o mutacjach i genetyce. Dobra, nie musimy teraz tego czytać. Tutaj coś jeszcze jest. Nie wiem, czy wchodzimy. Mam nadzieję, że to nie wyjście. Czekaj. Matka z kolopendromorficą. O ty kurde! Ale... sorry ludzie, za to, że cię czasami tak wystraszę. O ty kurde, ty wygląda jak ta Artofluera z Arka. Biała wdowa. Czekajcie, ona zaraz mi tu wyskoczy. Podejmujemy kolejną walkę. Jeszcze teraz użyję gromu, żeby mieć ewentualnie większy damage. Czekajcie.
Mamy Quena na sobie. I teraz. Trochę mnie dziwi, że jak ją atakuje, że ona ten... też mnie może zaatakować. Teoretycznie nie powinna, ale te krwawienie jeszcze mi tutaj powinno pomóc. Dobra, uwaga, teraz. Musimy Quena założyć. Najpierw spróbujmy zabić jedną. Tą, która ma mniej życia. Ej, nie będę na razie uderzał. O, widzicie, one się tak jakby zamieniają, albo ona ma dwa końce po prostu. Uwaga! Dobra, udało się. Jedną najpierw, kurde. O, jest. Aj. Musimy tutaj bardziej taktycznie po prostu się z nią bić. I teraz. Aj, że nie trafiłem, kurczę. Gdzie jest druga? Gdzie jest twoja koleżanka? Zajebiste, fajna walka. Niby takie skolopendry. Też fajnie, że tutaj mamy nawiązanie do Arka i mojej głównej serii. Dobra, jedna dętka. Tak, jedna. Pomyślałem, że już koniec, a to po prostu wpis. I jedziemy. Uwaga, i teraz spadamy. Super. Już teraz pójdzie na luzie. No, dawaj. Geralt. Oż ty. Mówiłem, że pójdzie łatwo, a tu... No i też lipa. Jak Quen się na to marnuje, to... No i teraz. Dobra, uciekaj. Bo ten Geralt już zatruty tymi eliksirami mocno. Dobra, wyszła. Uwaga. No, jeszcze raz wyjdzie. O ty kurde, zaraz zginę. Nie wierzę, jeżeli zginę, to będzie naprawdę tragedia. Nie da się zbliżyć z Kubana. O kurde, nie wiedziałem, że to mi zada damage. Damage. Teraz. O ty kurde. O ty kurde. Nie mogę już użyć, bo mam za duże zatrucie. O ty cholero. Jedz stejki. O ty cholero. Wiecie, bo... Nie zaznaczam jej i przez to... Dawaj! Jest, no! Kurczę. Myślałem, że będzie lipa. Już myślałem, że będzie lipa. Wybacz, ale potrzebuję twoich jaj. Wybacz, stary, jaj nie... Ona ci wybaczy, stary, bo ona cię chciała zabić. No mogła dać po prostu jaja i było po robocie, nie? Skąd ja przyszedłem? Stąd? Stąd, stąd. To tam jest chyba wyjście, więc... My na razie pójdziemy tutaj. Musimy jeszcze umieścić tutaj te dwa kamienie pozostałe, a później tędy wyjdziemy, bo myślę, że warto je przeczytać, co tam jest. Jeszcze dodatkowo. Co się dzieje? Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. Dobrze, wpis drugi jeszcze zobaczmy. Fajna walka. Troszkę lipa, że poginąłem, ale... Obserwacja 22. Mimo zaaplikowania większej niż zwykle ilości substancji toksycznych, obiekt nie wykazuje objawów przedawkowania. Sądzę, że jest to jeden z objawów mutacji, a więc mały sukces. Dzięki tej mutacji Jerome prawdopodobnie lepiej zniesie odtruwanie. Okej, okay, i mamy jeszcze czwarty. Obserwacja 58. Czasem niepowodzenie jest początkiem sukcesu. Odkryłem metodę, dzięki której da się zastąpić jeden typ mutagenu innym, dodając do niego odpowiednie składniki. To wielki dzień dla nauki.
Poza tym zauważyłem, że po dzisiejszej dawce mutagenów obiekt był bliski śmierci. Jednak nagle odzyskał przytomność i siły. Oczywiście nie w pełni, ale można powiedzieć, że wrócił do życia. To był obiekt? Trudno powiedzieć, czy to wynik mutacji, czy też czysty przypadek. Trzeba będzie przeprowadzić więcej badań. No dobra, czy już wszystko wiemy? Czyli chyba muszę tam dalej iść w tą jaskinię. Tutaj wszystko już mamy. Wystarczy. 5 punktów doświadczenia bez sensu. Dobrze, tak, wystarczy już tego oglądania. Masz rację, Geraldinho. Patrzcie, tu jest jakaś taka dziwna skrzynia, ja nie wiem, ale chyba... Wydaje mi się, że tutaj to już wszystko zrobiłem. Bo Geralt nie potrafi skakać, ja co prawda jestem zatruty strasznie. Ale biegniemy dalej, najwyżej sobie zloduję. I tutaj jest coś takiego, co jeszcze może mógłbym użyć. Intrygująca maszyneria. No dobra. Tylko jak ją uruchomić? Tu jest jakieś coś dziwnego, czego nie mogę podnieść, wydaje mi się, że powinienem... Ale... O, właśnie, sobie przypomniałem już, jak to działa. Tak, ten kryształ. Tylko nie wiem, czy nie lepiej iść dalej w tą jaskinię. A, bo ja jeszcze nie mam jaj. Aha, nie zdobyłem jeszcze tych jaj. No dobrze, no to w takim razie tutaj będziemy mieli powrót, tak? Dawaj, Geralt, biegniemy tam zobaczyć te jajca. Tych o kurczę, chyba więcej jest potworków. O, fuck. Ja myślałem, że to boss był, nie? Ja myślałem, że to był boss. A tu jeszcze ich kilka jest. Dobra. No i dupa. Uważaj. No. Ty zjadła mnie. Dawaj ją. Uważaj. Ja nie mam czym się leczyć. Kurde, nie chcę mi się co chwila robić medytację. To trochę głupie jest. No i dawaj. Dobra, mamy ją. Ta była chyba łatwiejsza. Mi się wydaje, że ona specjalnie była łatwiejsza. Czy będzie jeszcze więcej? Tego nie wiem. Jaj nie ma. Są te mutageny, ale jaj nie mam. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. Tu jest jakaś ściana. I chyba po prostu skrót, tak? Tak, to wygląda po prostu jak skrót. Żeby wrócić, nieważne. Sprawdźmy, czy tutaj są jaja. Są jaja 3, dobra. Pyk. Białko. Stolopędrowe, super. Umieść zmutowane białko w urządzeniu profesora Moreau. Dobrze. Czyli w tym, co przed chwilą sprawdzaliśmy, tej takiej klatce chyba. Ty, kurde, co jest? Ja mam tam wejść? Intrygująca maszyneria. Raczej nie ma sensu się tu pakować. Jak ją uruchomić? Muszę zdjąć pancerz i zostawić broń na zewnątrz. O kurde, Geralt, wychodzimy tu? W pełnym rynsztunku raczej. O, man, Geralt, no to dawaj. Nie ma sensu się tu pakować. Muszę zdjąć pancerz i zostawić broń na... Najwyższy czas się przekonać, czemu te geny profesora podziałają na mnie tak, jak na jego syna. Serio by tak zaryzykował, nie? Tak trochę... Chyba nie. Mi się wydaje, że by tak nie ryzykował. Ale klatka ładna. Wyjdzie mumia.
byłeś, zaraz SSJ2, złote włosy do góry. Mutacje. System mutacji został odblokowany. Mutacje umożliwia wykształcenie specjalnych zdolności, które nie należą w zasięgu zwykłych śmiertelników. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, otwórz panel postaci. No to otworzymy sobie panel postaci. Najpierw się może ubierzmy, załóżmy galoty i zbroję. Możesz użyć barwników, dobrze, już wiem o tym. Później i przejdźmy do naszej postaci. Aha, aby przejść do panelu mutacji. Ale zajebiście, takie perki, fajnie. Badanie mutacji, aby skończyć z mutacji, trzeba ją najpierw zbadać. Aby to zrobić, wybierz jedną z dostępnych mutacji. Okej, okay, co my tu mamy? Musisz do niego użyć wymagających punktów umiejętności oraz mutagenów, dobrze. I można awansować te mutacje, okej. Okay. No jest to niezłe, jest to niezłe. Tutaj mamy prawdopodobnie znaki, tak, dokładnie. Ja ogólnie idę w siłę, tak? Tutaj mamy toksyczne, tutaj mamy wzmocnione synapsy. Czyli musimy odblokować dwie mutacje, żeby można było to. No dobra, tutaj mamy... Mogę tego użyć, bo mam dwa większe czerwone, mam punkty umiejętności też. Przeciwnikom ludzkim odpornym na kontrataki oraz potworom ataki miecz zadaje 25% więcej obrażeń. Cios kończący. Zajebiście. Mutacja została zbadana. Wciśnij Enter, aby ją aktywować. W danym momencie może być aktywna tylko jedna mutacja. Ok. Mutacja jest... Gdy rozwijasz inne mutacje, z czasem odblokuje ona dodatkowe kieszenie umiejętności. Bardzo fajnie, że tak zrobili. Szkoda, że w sumie... Szkoda, że nie było tego na końcu. Dobrze. Tutaj mamy, już nie mam mutagenów, większych trzech, a tu mamy krwawą łaźnię. Za każdy śmiertelny cios zadany mieczem powoduje rozczłonkowanie. Także tutaj naprawdę sporo jest tych rzeczy. Tutaj możemy sobie dodać to, bo mam dużo tych niebieskich. Aby sprawdzić, która mutacja jest aktywna w danym momencie, otwórz panel mutacji lub panel postaci. Mutacja zlepsza automatycznie, gdy rozwijasz inne mutacje. Z czasem blokuje ona dodatkowe kieszenie umiejętności. Zajebiście, bo ja właśnie mam mało tych kieszeni umiejętności, a chciałbym je też ulepszyć, tak? Więc bardzo fajnie, bo dzięki temu będę mógł jeszcze znaki ulepszyć. Przede wszystkim tego Quena chciałbym dodać. Także bardzo, bardzo fajnie. Zobaczmy, co tutaj jest. Znaki mogą zadać obrażenia krytyczne. Wzmocnienie synapsy mamy. Dobra, i tutaj mamy. Można ulepszyć przez badanie mutacji. Każdy etap blokuje jedną dodatkową inną umiejętność, odblokuje jakąś inną umiejętność jeden. Okej, okay, czyli widzicie, mamy dodatkową kieszeń. Bardzo zajebiście, bardzo fajnie. I za każde chyba dwa, tak? Liczba zdolnych, zbadanych mutacji wymaganych. Czyli musimy zbadać więcej tych mutacji, żeby odblokować kolejne kieszenie. Także bardzo fajne, ja zaraz tutaj wszystko poddaję. No i dobra, tylko musimy pamiętać, że tutaj potrzebujemy punktów, doświadczenia, tylko tych różnych punktów, żeby to wszystko użyć, więc też musimy na to uważać, tak? Żebyśmy nie wydawali niepotrzebnie na coś, więc no, trzeba po prostu to wszystko zbierać. Ja na przykład muszę teraz zbierać te większe mutageny. Także to wszystko, my wychodzimy sobie stąd. Bardzo fajny taki dodatek. Fajnie, bo dzięki temu możemy być silniejsi i tak dalej, więc bardzo fajne, bardzo fajnie. I mamy ukończonego tego questa. Geralt, weź wypłyń na górę. Ukończonego tego questa, my wracamy w tym samym miejscu, tam są te utopce, jest płotka. Także ja się cieszę z tego. W ogóle jakiś klucz tutaj jeszcze zdobyłem, poczekajcie sekundę. Niestety nie udało mi się otworzyć skrzynki, która jest tutaj w jaskini. Muszę gdzieś zdobyć klucz, przeszukałem całe tutaj dno, tak mi się wydaje. Najwyżej może gdzieś będzie jakiś poradnik, znacie, to sobie później skoczę tutaj. No i w dzisiejszym odcinku to jest wszystko, słuchajcie, więc odkryliśmy bardzo fajną rzecz, czyli mutacje wiedźmińskie, bardzo zresztą przydatną, bo będziemy mogli tutaj dodawać sobie nowe umiejętności, nowe kieszenie na umiejętności, nowe specjalizacje, jeszcze większy damage. I każdy może sobie wybrać, czy idzie w alchemię, czy w znaki, czy w siłę. Może sobie tutaj dodać. Także bardzo, bardzo fajna rzecz dodatkowa. Może jeszcze właśnie będę malował to zbroję sobie na jakoś fajnie pomalujemy, zobaczymy. Także dzisiaj to wszystko, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, łapa w górę, komentarz, udostępnijcie, subskrybujcie.
Dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie oglądać wszystkie serie na kanale, to bardzo ważne. Dzięki bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.